Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia: Iwona Banach, geriatryczne biuro śledcze. Czyta: Katarzyna Hołyńska. Ada Hill nie miała nic. No, oczywiście, oprócz tego, co miała: miała dom, kilka kotów i koszmarny bałagan, który w tym momencie klasyfikował ją wysoko w drodze do miana maniakalnej zbieraczki, ale nie miała sensu życia. A to w pewnym wieku jest znacznie ważniejsze niż jakiekolwiek materialne przejawy dobrostanu. Miała też emeryturę i pokaźną tuszę, ale i to było za mało. Pragnęła tego nieuchwytnego uczucia, że jej życie się jeszcze nie skończyło, że ma po co, dla kogo żyć i że żyć chce, a jakoś tego nie czuła. Chciała coś zmienić, nie tak zaraz jakoś ostatecznie. Sprzątać i odchudzać się nie zamierzała. Koty były jej wielką miłością i według niektórych niemym świadectwem życiowej porażki. Hodowała je jednak metodą próżniową. W domu próżno by było ich szukać. To znaczy, dom był bez kotów. Za to całe obejście było ich pełne. Miała oczywiście przyjaciół, o co w jej wieku zazwyczaj trudno. I ponad 60 lat jej przyjaciele jeszcze nie zamienili się w wymierające dinozaury. Ale ona nabrała sporą mądrości życiowej, a ta pozwalała jej nawet z daleka odróżniać idiotów od ludzi rozsądnych. Nie lubiła ani jednych, ani drugich. Jedni ją denerwowali, drudzy deprymowali. Ani głupota, ani rozsądek jej nie pociągały, to też pozostała przy swoich znajomych z dawnych lat i z dawnej pracy. Ada Hill była kiedyś osobą niezwykle ważną i wpływową ważną i wpływową w ten nieokreślony sposób, który nie wynika z wysokich stanowisk, pieniędzy czy wykształcenia. Była bufetową, nie byle jaką. Była bufetową w komendzie policji, stąd jej przyjaźnie. Nie była to stołeczna komenda policji, więc nikt się nie sadził, nie wywyższał, nie uważał za lepszego. Była to komenda w niewielkim prasławcu, gdzie ludzie się lubili, nawet jeżeli się nienawidzili. To znaczy po latach jakoś tak wyszło, że nawet ci, którzy się nienawidzili, zostali przyjaciółmi. Pewnego egzystencjalnego przymusu. Lepszy stary, dobry, znany wróg niż amerykański generał z Facebooka. Poza wszystkim czasami się spotykali. Ada szykowała wtedy ciasto, robili grilla i pili do białego rana. Było miło, i gdyby nie obojczyk Ady, nadal by tak było. Bo ona ich do domu nie wpuszczała. Pikniki organizowali w ogrodzie i było w porządku, ale teraz z powodu obojczyka i pewnych ograniczeń musiała ich wpuścić. Jezu, co ty masz tu za syf? Przecież tak nie można żyć, zawołał od progu Edzio, emerytowany komisarz policji, łapiąc się za głowę. Przecież ja nie żyję, ja wegetuję, odburknęła Ada, wrażliwa na słowa nagany. O kurwa. Jęknął Patyczak, chudy, blady, kiedyś blondyn, ale teraz siwy Hubert w okularach. Aleś tu nas zrała. Co ty zamierzasz? Przetrwać, odburknęła Ada. Co? Cokolwiek się da. Chciałam sobie jakoś życie zorganizować, coś znaleźć. W sensie? W sensie sensu. Ada mówiła prawdę. Po tym, jak przeszła na emeryturę, szukała sensu życia, gdzie tylko się dało, ale jakoś to jej nie wychodziło. Najpierw postanowiła zaszydełkować się na śmierć, stąd wszędzie dziergane. Hmm, dzierganki, bo inaczej nie dało się tego nazwać. Z szydełkiem jest tak, potrzebuje albo uporządkowania, albo artyzmu. Ada gubiła oczka, rzędy, myliła się, robiła dziury, porządku w tym nie było. A artyzm? No cóż, to nie były jej klimaty. Seriali nie oglądała, bo po jakimś odcinku jednego z tureckich zrobiło jej się niedobrze od ckliwych westchnień i głupich tekstów, przy których nawet Coello może uchodzić za filozofa. Od polityki stroniła, bo cóż, zbyt szybko przechodziła do rękoczynów. Zajęła się więc kotami, a to sprawiło, że poczuła się stara i niepotrzebna. Gdyby nie złamanie, pewnie by tak było dalej. Ale istnieją w życiu dziwne zbiegi okoliczności, które wywracają je do góry nogami. Jezusu, Ada! Co to za sieci rybackie? Mundek wskazał na dziurawe serwety i na żółty w kolorach zakurzonej tęczy. Trzeba to wywalić! I tak w sumie się zaczęło. Trzej koledzy, no dawni w sumie koledzy z posterunku, przystąpili do odgruzowywania domu Ady. I zrobiło się paskudnie, to znaczy czysto ładnie. Ale pusto. Ja kurwa już nie mam siły na to życie! jęknęła Ada. Ja tak nie mogę! Muszę coś zrobić! Wszyscy trzej pokiwali głowami ze zrozumieniem. Ja też bym chciał. Westchnął patyczak. Nie umiem sobie miejsca znaleźć. Szlak mnie trafia przed telewizorem. Jak są grzyby, to jeszcze. Ale zeszłego roku tyle przytachałem, że nie daje rady zjeść. Ryj mi wykrzywia od suszonych, słoiki z mi się piętrzą, zamrażarki zawaliłem na amen. Ja wyczytałem wszystkie kryminały z biblioteki. Zostały obyczajówki, ale te akurat mnie nie kuszą. To zróbmy coś, powiedział Edio, wcale nie licząc na jakikolwiek efekt. W zasadzie pracować nie musieli. Mieli za co żyć. Tyle, że jakoś tak wyszło, że nie mieli po co. Fajnie było kiedyś, westchnęła Ada. Człowiek się urobił, ale wiedział, że żyje. Nie lubiłem padać na pysk, a teraz normalnie mi tego brakuje. A pamiętacie, jak rozpracowywaliśmy te bary z kebabem, a Ada nam codziennie przynosiła rapacholin? I pierogi z jagodami. Kurwa, ale to było fajne! Wróciłbym natychmiast, nawet bym dopłacił, żeby znów mieć tamtą robotę. Ada popatrzyła na niego i aż prychnęła. Daj spokój! Wiesz, jak oni tam teraz pracują? Na osrał pies! Podobno. Niepodobno. naprawdę. Była u mnie ta fryzjerka, co to jej córka straciła pieniądze na tego generała. No, tego z Afganistanu, amerykańskiego. I wiecie, co jej powiedzieli? Że jest głupia. A za głupotę się płaci. Nie przyjęli zawiadomienia? No, przyjęli, ale co z tego? Nic nie zrobią. No ale co mieliby zrobić? Ja to bym zbadał IP komputera. Poszukałbym podobnych poszkodowań po sieci. Na pewno nie była pierwsza, na 100% nie ostatnia. Dałbym radę. Nawet jak facet korzysta z komputera w jakimś miejscu publicznym, to i tak musi czasami się powtarzać. No ale Afganistan jest daleko, burknęła Ada. Ale złodziej siedzi w Polsce. Czasami nawet na drugiej ulicy. Sprawdzić przelewy, co się da, jakby pogrzebać. Tyle, że im się nie chce szukać. Wolą sprawy oczywiste, jakieś smakowite morderstwa. Rozrzewnił się. Smakowite morderstwa? Zapomnij. Nie dla nas takie cuda. No, a zwykli ludzie, jak do nich pójdą coś zgłosić, to koszmar. Najgorzej ze starszymi. Takie babcie to normalnie może by i coś zgłosiły, ale się boją, że ktoś je wyśmieje. Takie podejście niestety pokutuje. Bo starsze panie widzą więcej, ale rozumieją to, co widzą, na swój własny sposób. Ja bym nie wyśmiał, ale wiesz, jak jest. Czasami roboty jest tyle, że nie da się inaczej. Zaraz! Ada jęknęła, patrząc na Edzia, taszczącego ostatnie pudła papierów. O co ci chodzi? O te pudła? Wszystko trzy razy już przeglądałaś. Nie! odburknęła Ada, bardzo jakoś nagle zamyślona. Zapewniam cię, że tak. Co ty? Masz zaniki pamięci? W twoim wieku? Mimo wieku już odrobinę emerytalnego, wszyscy czuli się młodo, ba, nawet zdecydowanie młodo. Może dlatego, że kiedy byli młodsi, wciąż pracowali i na tę młodość nie mieli wcale czasu, więc teraz nie przeszkadzały im zewnętrzne objawy tego wieku w postaci siwizny czy zmarszczek. Nie, powtórzyła Ada, nie chodzi o pudła, ale o pracę. Przecież możemy sami się tym zająć. Będziemy odciążać organy ścigania. Wiecie? Taka agencja dla ludzi, dla staruszek i tak dalej. Będziemy prostytuować staruszki? Nie debilu. Będziemy rozwiązywać takie problemy, którymi policja nie ma szans się zająć. Przyjdzie staruszka i zgłosi jakiegoś amerykańskiego generała albo coś. Nie zgłosi. Ona nie miałaby czym zapłacić. Na zasadzie barteru możemy działać, jakiegokolwiek. Zresztą czego nam trzeba? Zarobku czy pracy? Pracy! powiedział Hubert, a wszyscy inni mu przytaknęli. Ale o co chodzi z tą pracą? Edzio, wysoki, siwy, trochę zgarbiony, nagle się wyprostował i ożywił. Że moglibyśmy wrócić na posterunek? Nie, wrócić się nie da, ale możemy otworzyć posterunek tu u nas. Nielegalnie? Oj tam, oczywiście, że legalnie. Wy z waszymi stopniami dostaniecie licencję prywatnych detektywów od ręki, a ja mogę otworzyć bufet bez żadnych zezwoleń. A sanepid? Czepił się jak zawsze drobiazgowy muntek. Odwal się ze swoim sanepidem. To będzie nasz prywatny bufet. No to co? Działamy? Bezpłatnie? Ludzie, którzy próbują coś robić bezpłatnie, stają przed dylematem natłoku. Bo pomimo pozorów tego, co za darmo, nikt nie szanuje. W pewnym sensie, jak to mówią, darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda, a kradzione nie tuczy. Czyli innymi słowy mówiąc, szanuje się bardziej nawet to, co kradzione niż to, co darmowe. Po kilku dniach i zaledwie odrobinie reklamy szeptanej mieli dość. 63, oświadczyła Ada smutnym głosem: Co sześćdziesiąt trzy. Zdziwili się panowie pracowicie odgruzowujący jej dom, czyli swoje przyszłe miejsce pracy. Zgłoszenia. Już? Przecież jeszcze nawet nie zaczęliśmy. To chyba dobrze, choć sam nie wiem. Powiedział Edio, który w tym momencie bardziej jednak był Edwardem, bo miał dość marsową minę. A ja wiem, to koszmar, burknęła Ada. No ale przecież tego chciałaś. Jasne, że chciałam, ale nie tak. Mamy zgłoszenie o wampirze w ogrodzie miejskim, doniesienie na sąsiada, który całymi dniami puszcza staśm odgłosy remontu, a remontu wcale nie robi. Mechaniczne szczekanie psa po nocach. Mechaniczne? No tak. Podobno dla wkurzenia sąsiadów o losowych godzinach włącza się szczekanie. Żaden pies tam nie mieszka. I też od razu zaznaczam. Podobno. Usiadła zmęczona, choć ona robiła najmniej ze względu na obojczyk. Jest doniesienie, że Kusińska wykupiła cały papier toaletowy ze sklepu i na nim spekuluje. Coś o reptilianach i o nowym porządku świata. Dodatkowo fryzjerka oszukuje na farbach. Kowalec chemtrailsy w ziemi zakopuje i dlatego ma dorodne pomidory. Szczepionki spowodowały autyzm u Jorka Malwiny-Kiereckiej. Syn burmistrza dostał wysypki. Burmistrzowa sądzi, że ktoś podrasował pokrzywy w celu spowodowania obrażeń u jej dziecka, Majka Kucicka podobno została zaczipowana przez dentystkę, a Antek Piechota widział UFO nad dyskoteką i zgłosił, że kosmici dilują. Bez sens. Bo darmowo. Ludzie muszą w coś wierzyć i coś robić, ale najchętniej dopasują świat do swojej wizji, która bywa ograniczona zazwyczaj do takich stwierdzeń. On to robi na złość albo to spisek przeciwko mnie, a na koniec oni wszyscy chcą mnie zniszczyć. Potem dochodzą kosmici i chemtrailsy, ale w sumie wszystko jest specjalnie na złość. Takie przypadłości się leczy, ale ludzie leczyć się nie chcą, bo straciliby sens życia. Dlatego teorie spiskowe są takie popularne i najpierw dotyczą rzeczy małych, a potem się rozrastają. Bo najpierw to tylko sąsiad tupie po nocach, żeby ten z dołu nie mógł spać. A potem tupanie jest oznaką czegoś większego. To ma być akcja wyniszczająca na niewyspanie. A potem tupie cały blok. Po kilku tygodniach całe miasto zaczyna tupać. I to jak? Bezczelnie. Tupią idąc chodnikami, tupią w marketach, tupią w dyskontach, na pocztach i w bankach, tupią chodząc i siedząc. I taki wrażliwy na to tupanie ma dwa wyjścia. Albo zgłosić to na policję z wiadomym skutkiem. Albo zacząć się leczyć. Niestety na ogół wybiera się kierę. To znaczy? Jak będą musieli zapłacić, to będą rozważniejsi przecież nie wywalą pieniędzy na kosmitów. No wiem, ale. Ale jak będą musieli zapłacić, to nie przyjdą. Jak nie kijem go, to pałą, nie wiem co robić. Takie miecze obosieczne często naprawdę są wkurzające. Szczególnie jeżeli czegoś się bardzo pragnie. Była słynna sprawa nieznanego autora kryminałów podwodnych, który napisał bestseller i bardzo chciał go wydać, bo był przekonany, że podbije świat. Niestety bał się, że wydawca go okradnie, porwie mu jego genialny tekst i wyda go pod swoim nazwiskiem, a okradziony autor, nie mając dojść i znajomości, nie będzie mógł nic na to poradzić. Bał się zaryzykować, i tak oto świat został pozbawiony pierwszego na świecie kryminału podwodnego. A autor osiwiał i pogryzł laptopa z bezsilnej złości, że oto wielkość została mu dana i odebrana w jednej chwili. Przecież już wam mówiłam. Weźmiemy barter. No wiecie, po dawnemu. Osełka masła, wytłoczka jajek. Co kto może, ale żeby czuł, że płaci, oświadczył Hubert. Nikt teraz masła nie wyrabia, burknęła Ada. Ale konfitury już tak. Edzio oblizał się łakomie. Nie ma to większego sensu, ale jak tam chcecie. Zgodziła się Ada, przytłoczona sytuacją. Na początek może zanim coś, to powiem wam, czego się ostatnio u fryzjerki dowiedziałam. Takie babskie gadki nawet w wydaniu Ady w męskim towarzystwie były nie do przyjęcia. Wszyscy spodziewali się opowieści o odrostach, siwieniu i farbach znanej firmy, które sprawiły, że jednej z klientek włosy wpadły w chińską zieleń, a druga prawie oślepła. Jezu. Jęknął Edzio. I to ma na tym polegać? Szlak mnie od tego trafi. Nic ci nie będzie. No więc słuchajcie, wiecie, że babka marecka nie żyje? Prasławiec był niewielką miejscowością, gdzie mieszkańcy się znali, jeżeli nie z widzenia, to ze słyszenia. Plotki były cenną i codzienną walutą oraz niezłym towarem wymiennym. A ludzie, jak to ludzie, do wszystkiego dorabiali sobie teorie mniej lub bardziej spiskowe, które w zależności od zainteresowań i stanu umysłu szły od kosmitów i wybuchów na słońcu po nieświeże pierogi. I jedno i drugie mogło być tak samo zabójcze i groźne, choć pierogi w pewnym sensie były bliższe ciału i dlatego niebezpieczniejsze. Firma Pierożanka spowodowała podobno zatrucie 30 osób, które postanowiły zaryzykować kupując pierogi śledziowe. Przy czymś takim wybuchy na słońcu to zwykły pikuś, a te ostatnio modne, koronalne wyrzuty masy to zupełnie nic w porównaniu z masą chlustających wymiotów po pierogach. Biuro detektywistyczne o nazwie jeszcze nieustalonej ostatecznie, które po cichu nazywali geriatrycznym biurem śledczym, miało już swoją siedzibę, czyli dom Ady Hill. Miało bufet, którym Ada chętnie się zajmowała. Oraz trzech licencjonowanych detektywów, mających na dodatek chody w policji, co dawało im sporą przewagę nad innymi tego typu biurami. Nie mieli jeszcze tylko żadnego dorobku. Na szczęście innych tego typu biur w okolicy nie było, co było bardzo pocieszające. Ale odległości w obecnych czasach to nie problem. Ludzie mają samochody, istnieją taksówki i pociągi, dlatego przewaga miała jak najbardziej sens. Entuzjazm i zapał aż z nich bił i wylewał się wszystkimi porami. Oczy im płonęły, a ręce drżały. W zasadzie po imprezie, ale można to było podciągnąć pod zachwyt, bo po raz pierwszy od jakiegoś czasu mieli co robić. Policja ich osierociła i zostawiła bez żon, które odeszły z powodu nienormowanych godzin pracy, bez dzieci, które nie miały szans się urodzić, bez przyjaciół, bo nikt nie lubi policjantów. Teraz jednak dostali szansę i zaczynali wszystko od nowa. Choć trzeba podpowiedzieć, że dostali, to nie jest właściwe słowo. Oni te szanse sami postanowili sobie wziąć i ją dopracować w najdrobniejszych szczegółach. Wydarli ją pazurami monotonii życia i nie zamierzali wypuścić. Tym bardziej było dla nich ważne, żeby to, co zamierzali robić, zrobione było dobrze i z sensem. Potrzebna nam jakaś reklama bo inaczej nikt rozsądny do nas nie przyjdzie. Na płatne reklamy nie mieli ochoty, bo pieniądze od biedy by się nawet znalazły, ale gdzie takie reklamy umieścić? W małych miasteczkach nie ma zbyt wielu niezajętych płotów, a płot cmentarny trochę im nie pasował. Telewizja ogólnopolska była jednak za droga, lokalnej nie było, a prasa? Kto teraz czyta prasę? Ada jednak liczyła na marketing szeptany, na którym znała się doskonale. Przyjdzie, ktoś przyjdzie. Już rozpuściłam wici, ale reklama też się przyda. Pomyślimy, ale jakby co, mamy pierwszą klientkę. Prawdziwą! Do bufetu wkroczyła starsza pani i popatrzyła na wszystkich z niedowierzaniem. No, w sumie ujdzie, powiedziała taksując ich spojrzeniem, jakby leżeli na ladzie mięsnej marketu w formie tuż tusz i tuszek. Mietek! Dawaj! Zawołała za siebie do kogoś, kto wyraźnie przyszedł wraz z nią. Po chwili do pomieszczenia wszedł jakiś mężczyzna i wniósł z wyraźnym trudem skrzynię jabłek. Nie przyszłam tak, o, z pustymi rękoma! wyjaśniła kobieta, wskazując głową na skrzynię pełną pięknych, dorodnych, pachnących owoców. Cudnie! Szare renety! Skąd pani je wzięła? Ada aż pisnęła ze zachwytu. Bo stare odmiany były coraz trudniejsze do zdobycia. Mundek, zabieraj się do obierania i tarcia. Zrobimy szarlotkę. Ze skrzynki jabłek? Ocipiałaś? Skrzynka była spora i wypełniona po brzegi, a nawet z czubem. Kobiecie jabłka chyba wyraźnie obrodziły. Nie, nie ocipiałam. Będziecie mieli na łapówki dla dziewczyn z posterunku. Jadalne są łatwiej przyjmowalne, wyjaśniła Ada. A pani niech mówi. Zwróciła się do pierwszej klientki z dumą i radością w głosie. No, bo ja mieszkam tak nie za daleko od Mareckiej, wiecie, mam ten zakład fotograficzny to znaczy syn ma, a właściwie wnuk. Teraz to Ociepka i synowie ale kiedyś to ja byłam Ociepka. Zakład fotograficzny Antonina Ociepka no, ale już nie. I właśnie chodzi o to, że ja już zgłupiałam. To oświadczenie ich nie ucieszyło po ostatnich wydarzeniach, ale kobieta rozbudziła w nich nadzieję. Nadzieja kocha wszystkich szaleńców, nawet jeżeli są białymi policjantami. Kobiecina usiadła i wyraźnie nie wiedziała od czego zacząć. Rozróżnienie między kobietą a kobieciną jest proste. Kobiecina jest kubką nieszczęścia i tym właśnie w tej chwili była ociepkowa. Coś panią dręczy, prawda? Westchnęła Ada niezbyt odkrywczo, ale od czegoś trzeba było zacząć. Jako bufetowa znała się na psychologii. Oczywiście nie potrafiła powiedzieć, co sprawia, że wariat jest wariatem, jaka jednostka chorobowa miesza mu w głowie ani jakie miał układy prenatalne z matką, ale wyczuwała, kto jest na tyle nieszczęśliwy, że pomoże mu talerz pierogów, komu wystarczy kawa i ciastko, a kogo natychmiast trzeba zamknąć w łazience i odebrać mu granat, zanim zdąży go odbezpieczyć. Na ogół się nie myliła. Raz tylko bezprawnie odebrała granat jednemu saperowi, który miał go zdetonować na poligonie, ale dziwnie wyglądał przez szybkę w ubranku kosmity i naprawdę wyraźnie trzęsły mu się ręce. No bo chodzi o babkę marecką. W mieście aż się kotłuje, ale nikt nic nie mówi. Ale pani chce coś powiedzieć? Bo inni milczą? Ada się zdziwiła, bo miasteczko do milkliwych nie należało. Nie, no ludzie gadają, owszem, ale jak poszłam na policję, to mnie wyśmiali. Powiedzieli, że takie bajki to ja mogę opowiadać prawnukom na dobranoc, a oni wiedzą swoje. No ale. Tu Ada podniosła palec wskazujący w taki sposób, że Edzio zamilkł natychmiast. Pst! Słuchamy! Warknęła Ada. I nie przerywać mi tutaj. Posłuchano jej bez sprzeciwów. No bo babka Marecka nie mogła popełnić samobójstwa, stwierdziła kobieta bardzo zdecydowanym tonem. Nie mogła? Ucieszyła się Ada, wyczuwając, że to jest właśnie to, o co jej chodziło ich wielkie pierwsze inauguracyjne śledztwo. Nie mogła! Kobieta pokręciła głową z wielkim zaangażowaniem. Ona tego dnia kupiła w biedronce trzy awokado! Wszyscy aż jęknęli z zawodu, a szykujący się do tarcia jabłek Mundek zaprzestał swojej działalności, bo czuł, że jednak skrzynka jabłek trzeba będzie kobiecie oddać. A co to ma do rzeczy? Wie pani, samobójstwo i awokado jakoś trudno połączyć. Oj ma, oj ma, westchnęła, bo ona awokado nigdy nie jadła. Połączenie tych dwóch spraw, tak od siebie odległych, jak nawet nieco w tym wypadku ekstrawaganckich zakupów i samobójstwa było trudne i nie obiecywało wiele. To po co je kupiła? Zainteresowała się Ada, która może w pracy śledczej doświadczenia nie miała, ale w bufetowej jak najbardziej, a w bufecie przecież nie tylko śledzie i kawa, ale i pogaduchy. W tym ostatnim była naprawdę dobra. Może żeby przed śmiercią spróbować? zaproponował Edio, ale kobieta aż prychnęła z wściekłości. No to samo mi te debile na posterunku powiedzieli. Widzę, że nic tu po mnie. Tacy sami, wszyscy tacy sami. Westchnęła z żalem. A już myślałam, że ktoś się zajmie tą sprawą, ale na próżno się łudziłam. Ależ nie, pisnęła Ada, wściekła na kolegów. Oczywiście, że się zajmiemy. Tylko musi nam pani powiedzieć, dlaczego to takie ważne. Rozumie pani, że od czegoś trzeba zacząć. Kobieta westchnęła, ale odrobinę się rozpogodziła. Mówią, że Marycka za mąż miała wychodzić. Podobno. Awokado niby kupiła. Mówią, że podobno, żeby zrobić jakiś przysmak dla tego swojego faceta. W internecie go poznała. Tak wszyscy gadają. A ja to myślę, że to fałszywy trop. Kobieta wyglądała na bardzo niepewną. Zaraz. Ale ona miała siedemdziesiąt lat. Siedemdziesiąt sześć. Ale co to szkodzi? Chciała wyjść za mąż, to mogła, nie? obruszyła się chyba nawet szczerze. Jasne, pewnie mogła. A ona go dobrze znała? Ada drążyła temat, bo wydawał jej się trochę amerykańsko-generalski, a tak je lubiła. Nie wiem, nie gadała na jego temat po ludziach, ale raz czy dwa fryzjerka widziała ich razem. Ja zresztą też. Przystojne chłopisko, bez brzucha i niełysy. I sądzi pani, że to on ją zabił? Ada dodała dwa do dwóch, jeżeli nie samobójstwo, to co? Z wypadkiem nigdy by do nich nie przychodził. Nie, no nie sądzę. Chodzi tylko o to, że nie miała żadnych powodów do samobójstwa. A tu nagle ciach i była Marecka, nie ma Mareckiej. Dziwne, nie? A może ją rzucił? A tam rzucił. Marecka miała i dom, i konto, i porządną emeryturę. Ona to była całkiem dobrą partią. O ile kobietę w tym wieku można nazwać dobrą partią, to rzeczywiście była dobra, bo jednak zabezpieczenie dawała idealne. To zrozumieli oczywiście wszyscy. To dziwne. Ma pani rację. No właśnie, bardzo dziwne, ale wiecie, ona ma wnuki. Które nie były zachwycone? podchwyciła Ada. Oczywiście, że nie. Ta jej Joaśka to aż mięsem rzucała na bazarze, jak tylko o tym usłyszała, bo ona dom po babce chciała. A ten wnuk to. Pani kochana, narkoman taki jakiś. Też mógł ją zabić dla pieniędzy. Zamilkła. Rozejrzała się po bufecie, westchnęła i ciągnęła dalej. No i synowa też się wściekła. Ona na mięsnym w markecie pracuje. Liczyła, że teściowa jej schedę zostawi, a ta się do ślubu szykowała. Sama słyszałam, jak się ciskała, że babka pieniądze na imprezę chce wydać, zamiast zostawić synowi. No, ale po mojemu były jej. Więc mogła je nawet spalić. I co jeszcze? Temat zaczynał się rozwijać w pożądanym kierunku, ale konkretów było mało. No niby nic. Ale poza policją to w samobójstwo nikt nie wierzy. Kobieta wzruszyła ramionami. Ludzie wiedzą swoje. Czasami oczywiście się mylą, ale w małych środowiskach, gdzie każdy wie o sąsiedzie wszystko włącznie z numerem buta i listą chorób wenerycznych taka wiedza to coś bardzo istotnego. Dobrze. Zajmiemy się tym, oświadczyła Ada. Oczywiście nie gwarantujemy niczego, ale możliwe, że coś się uda sprawdzić. Mundek? Trzyj ta jabłka do cholery, jutro spora łapówka będzie potrzebna. A i wiecie, zadzwonię po siostrzenicę. Ta moja melka może nam się przydać. Duchy będzie wywoływać? zapytali zdziwieni jej współpracownicy, bo Melka miała swoje za uszami, próbowała wielu rzeczy w życiu, a ostatnio interesowała się duchami, choć niezbyt profesjonalnie. Nie, ale się przyda, odpowiedziała ostro Ada. Melania była dziewczyną tak bardzo nieprzystosowaną do życia, że nie wiadomo było ani po co, ani dlaczego Ada zamierza ją włączyć do działania biura. Jakim cudem? A takim, że obleci młodsze rejony. Po pierwsze, My ze starociami się dogadamy, a ona bardziej nam obsłuży gówniażerię. A po drugie, ona wciąż opowiada o duchach, a ludzie w to wierzą może z czymś wyskoczą. I jeszcze twój Mateusz by się przydał. Rzuciła rozkazująco w kierunku Huberta. Mateusz był bratankiem Huberta i zakałą rodzinę. Wszyscy go unikali, a nawet się go bali. Czasami wręcz panicznie, bo chodził z głową w chmurach tak gęstych, że nie nadawał się do życia i był tak roztargniony, że czasami stanowił dla tego życia zagrożenie. Po co nam on? Wykrzyknął zaskoczony Hubert, bo czego jak czego, ale tego się nie spodziewał. To biuro strasznie kiepsko wygląda bez komputera. On się na tym zna. Bezrobotny jest. Kursy robił. Ada. Mateusz jest nie tylko bezrobotny, on jest popierdolony. Przecież on potrafi sadzawkę wysadzić w powietrze. I o to chodzi! stwierdziła Ada autorytatywnie. Jakoś tak dziwnie wyszło, że najważniejszą osobą, szefem i przywódcą została właśnie Ada. Może dlatego, że jako kobieta umiała wszystko jakoś ogarnąć, a może dlatego, że to wykluczało wojenki pomiędzy resztą, bo jednak nie mogli się obnosić z dawnymi stopniami, choć je kochali i cenili. Ada bezwiednie została szefową tego bardzo męskiego biura. Wygospodaruję jeszcze jedno pomieszczenie, żebyśmy w bufecie klientów nie załatwiali, oświadczyła. I tam wstawimy komputery. Powiedziała to z dumą, bo ich biuro detektywistyczne właśnie zyskało pierwszą sprawę, a więc miało potencjał. A potencjał to coś, o co warto dbać. Komputery? Nie komputer? Edzio się skrzywił. Zdecydowanie zainteresowany stroną finansową przedsięwzięcia, bo owszem, zarabiać nie musieli, ale nie było sensu aż tak bardzo dużo dokładać. Komputery, to jasne, musi być kilka, oświadczyła z entuzjazmem Ada. Ty wiesz, jaka to forsa? Ada się roześmiała. Ona znała się na takich sprawach. Wiedziała, jak działa reklama i jak sprzedać zeszłoroczną golonkę, tak, żeby klient mlaskał ze smakiem z zachwytu, nawet znajdując się już na szpitalnym łóżku, więc była jak najbardziej odpowiednią osobą. Jeden będzie działał, reszta będzie robiła wrażenie, a wrażenie aż tak drogo nie kosztuje. Ada miała dom, oni mieszkania, to wiele zmieniało. W domu można było zrobić o wiele więcej niż w kawalerce Mundka, w M3 Edzia czy w dwupokojowym strychowcu z odzysku, w którym mieszkał Hubert. Dlatego tak chętnie spotykali się właśnie u Ady, a teraz właściwie siedzieli tu od rana do wieczora. Czuli się tu jak u siebie. Mogli pić tyle kawy, ile zechcieli, a ona podtykała im ciasto, a czasem inne smakołyki, tak jak to było za dawnych, dobrych czasów. Poza tym był tu całkiem ładny ogród, gdzie mogli sobie grillować, co chcieli i kiedy chcieli. Całe to przedsięwzięcie miało posmak czegoś, czego od dawna im brakowało poczucia sensu, życia i przygody. Kupiłam trzy tablice korkowe, oświadczyła Ada. Nie, no przestań. Bo my zaczniemy do tego interesu dokładać tyle, że nie damy rady. Nie zarabiamy przecież, zareagował Hubert, najrozsądniejszy z tego towarzystwa. Nie bój żaby. Zaczniemy zarabiać. Kiedyś na pewno. Jak już będziemy sławni, to będą nam płacić krocie. Patrzcie, jaką reklamę zamówiłam. Na wielkim banerze w internecie odczytali napis. Panna Marple i Herkules Poho mogliby się od nas uczyć. Wszyscy syknęli z odrobiną zdziwionego zażenowania. Nie, no Ada. To co odwalasz to masakra, aż tacy dobrze nie jesteśmy, ludzie nas z butami zjedzą. Wyśmieją nas jak nic, dodał Edio. Poszłaś po bandzie. Hubert prychnął niedowierzając. A wy to jesteście debile, roześmiała się Ada, wiedząc, że się nie obrażą. No, może odrobinę, ale tylko na chwilę. A dalej? zapytała z przekorną miną. Co dalej? Przeczytajcie to, co jest napisane drobnym drukiem. I wtedy do nich dotarło, jak bardzo dokładnie należy czytać umowy, nawet, a może zwłaszcza to, co napisane jest właśnie drobnym drukiem. Panna Marple i Herkules Poho mogliby się od nas uczyć, a zaraz zatem drobny druczek dodawał języka polskiego. I to była prawda, mogliby. Tego akurat by mogli. I reklamy nikt nie mógł się czepiać, a ponieważ mało kto czytał drobny druczek, wychodziło i ciekawie i zabawnie, a gdyby co, byli zabezpieczeni. Ada oczywiście wiedziała, że będą musieli liczyć się z tym, że początkowo trochę na działalność się wykosztują. Spinacze, masło orzechowe, składniki na łapówki, które planowała zawsze w formie jadalnej, żeby nie można było im nic zarzucić, to był jakiś koszt. Wiedziała o tym, ale wiedziała też, że potem, kiedy już zdobędą sławę, zasłużoną oczywiście, ludzie będą się pchać drzwiami i oknami oraz płacić spore sumy tylko po to, żeby ich zatrudnić. Oni oczywiście będą cały czas na zasadach barteru, ale jeżeli klienci będą się upierać przy płaceniu, trudno jakoś sobie z tym poradzą. Będą zarabiać, ale że to nie zarobek miał być głównym celem, tylko praca. Będą mogli brać wszystkie ciekawe, nawet kiepsko płatne albo niepłatne sprawy, które ich zaintrygują. Dodatkowo, przy pomocy Mateusza i Melani, o ile oboje nie zginą w wybuchu saturatora albo nie utopią się w przydrożnej kałuży, czego już próbowali, uda im się ogarnąć młodsze kręgi tutejszej przestępczości. Przestępczość, której nienawidzili jako etatowi stróże prawa, teraz wydawała im się bardzo kusząca, ciekawa, a nawet odrobinę romantyczna. Odeszli z policji po odpracowaniu 25 lat, więc nie byli wcale starzy. Mogli jeszcze liczyć, jak sądzili, na porywy duszy i romantyczne uniesienia. Jednak strasznie trudno o takie atrakcje w czterech ścianach własnych domów, kiedy całymi dniami siedzi się przed telewizorem, a wyjść z tego domu nie ma za bardzo po co. W kolejce do kasy w Biedronce też trudno o wzruszenia. A romantyzm nad tacką śledzi odpada zupełnie – Dlatego liczyli, że to zaangażowanie przysporzy im możliwości spotkania innych ludzi, a szczególnie ludzi rodzaju żeńskiego. Możliwe, że spotkania te będą zahaczać o element przestępczy, ale przecież nie tylko. Zresztą niektóre przestępczynie mają czasami piękne oczy i ładny biust. Prawdę powiedziawszy, Ada też miała swoje marzenia związane z tą działalnością. Mimo wieku i tuszy, duszę miała romantyczną i była bardzo pozytywnie nastawiona do życia. Małżeńskiego, o ile jakiś mąż by jej się trafił. I na to liczyła. Liczyła też, że zatrudnienie dwojga młodych ludzi, choć bezsprzecznie nieudaczników, sprawi, że średnia wieku jej znajomych trochę się obniży, a cała ta sprawa zyska im przychylność rodzin, a to czasami bardzo ważne. Trzeba mieć sieć kontaktów w takiej działalności, to nieodzowne. Zresztą, od czegoś trzeba zacząć oczywiście ich praca, tych młodych nieudaczników. Byłaby zasadniczo bezpłatna, ale zawsze mogli potem dać dzieciakom porządne referencje. No, oczywiście, o ile przeżyją. To dotyczyło i jednych, i drugich, ale warto było spróbować. Dzieciaki miały po 30 lat i naprawdę nie wiedziały, co zrobić ze swoim życiem. Bardzo intensywnie szukały sposobów na jego zmarnowanie albo wręcz skrócenie. Melka zachowywała się jak wariatka. Mateusz wysadzał w powietrze mniej więcej wszystko. Niechcący należał do tych spokojnych, pryszczatych młodzieńców, którzy wstają rano z łóżka z przemożną chęcią włożenia widelca do kontaktu, żeby sprawdzić, co się stanie, a jeżeli przeżyją, wieczorem kładą się spać z pomysłem na statek kosmiczny z wołowiny. To, co zasadniczo nazywa się kreatywnością, u Mateusza przybierało formę skrajną, graniczącą z zagrożeniem życia, niestety nie tylko jego własnego. Kiedy ktoś go opoznawał, był zachwycony jego otwartością, pomysłami i entuzjazmem. Kiedy już go opoznawał, często uciekał z krzykiem, o ile stan zdrowia jeszcze mu na to pozwalał. No, to biorę się do roboty, oświadczyła Ada i zabrała się do szarlotki. A wy idźcie na zwiady. Edzio, mięsny, kupuj kiełbasę na grilla, tylko trochę pomaruć. Hubert... Idź po warzywa, a mundek, jako że utarł już tyle jabłek, w nagrodę pójdzie po dwie flaszki. Tylko nie pokazuj rąk, bo wyglądają jak utopielca po tych jabłkach. W monopolowym marudzić nie musisz, ale też postaraj się czegoś dowiedzieć. Wieczorem narada grillowa. Narada grillowa. Boże! Jak to smakowicie zabrzmiało! Słysząc te słowa, wszyscy trzej pomyśleli, że naprawdę im się w życiu poszczęściło. Ada była kobietą ze wszechmiar genialną i skuteczną. Byli tak podekscytowani, że jeszcze tego samego wieczora chcieli, pogryzając zatopione w musztardzie, spalone na węgiel kiełbaski i popijając ten smakołyk wódką, snuć przy ognisku swoje teorie. Po tylu latach wreszcie dotyczące zbrodni przeszkodził im deszcz. Ale i tak byli zadowoleni. Edward wiedział, że policjanci za bardzo nie chcą z nikim dzielić się swoją wiedzą na temat przestępstw. A nawet gdyby chcieli, to po prostu nie mogą. Niby licencja była, niby znajomości, ale to nie było proste. Postanowił więc sprawę załatwić tak, żeby dostać wszystko, co było mu potrzebne, nikomu nie zaszkodzić, nikomu nie podpaść i nie musieć czekać zbyt długo. Poszedł gdzie trzeba, ale zanim dotarł, skręcił do domu dawnego kolegi z laboratorium kryminalistycznego. Wiesz, stary, powiedział do niego z westchnieniem. I na co mi przyszło? Baba popełniła samobójstwo, a ja muszę się z gównem użerać. Jego mina była doskonale wystudiowana. Był niezadowolony, wściekły, a nawet zrozpaczony. Nie mógł przecież pokazać entuzjazmu, bo kolega wtedy na pewno by mu nie pomógł. A niby dlaczego? Bo synowa chce wiedzieć, dlaczego ona samobójstwo popełniła. Czy ktoś jej groził? czy na kogoś się wkurzyła, czy coś w tym stylu. Bo wtedy mogłaby podać do sądu o niegodność dziedziczenia i sama zgarnąć wszystkie pieniądze. Taka suka. No ale rzeczywiście, jak ktoś ją tak wkurzył, że aż się rtęci nażarła, to może i racja. Jasne, że racja, ale wiesz, jakie są synowe. Jeszcze weźmie, powie, że to, no wiesz, tak, żeby pieniądze jej się dostały, a to ciężka sprawa. I przypadkiem to nie była rtęć, tylko leki nasenne z internetu. Przedawkowała. Kolega pogrzebał w sieci, w plikach i przesłał mu zdjęcia i wszystkie dane. To się nie kwalifikuje do przestępstwa. Samobójstwo? Jak nic. Drzwi i okna zamknięte. Babka za stołem. Sama. Cały, pusty listek leku i szklanka wody. I tyle. Połknęła, popiła i zmarła. Nic tu więcej nie ma. A list? Nie, ale nie wszyscy samobójcy piszą listy. Tacy, którym nie zależy na rodzinie, na pewno nie, a ona chyba miała ich dosyć. Rozmawiałeś z tą rodziną? Edzio musiał przyznać, że nie rozmawiał. To znaczy z synową. Ale oczywiście tylko tak, no i wiadomo, synowa to nie rodzina, prawda? No więc ja też nie rozmawiałem, ale posterunkowa Czarnecka rozmawiała. Musiała potem wziąć tydzień urlopu. Tak miała dość. Wszystkiego ci nie podam, bo ewidentnych idiotyzmów nie spisywała. Jakich? Synowa twierdziła, że teściowa postanowiła się zabić po zjedzeniu awokado, w którym była taka drewniana kulka, a w niej chipy. Drewniana kulka? Ona twierdzi, że te kulki tam do tych owoców wkładają, żeby zawładnąć światem. Edzio zerknął na fragment sprawozdania. Dajcie spokój babce, przecież ona żyje, tylko idiota dałby się nabrać na jej durne fochy, przeczytał. To wnuk. Uważa, że babka przeszła na wyższą, nie wiem, coś tam z energią i żyje, tylko udaje. Zauważ, że mówił to patrząc na zwłoki. Strasznie dziwna rodzina. I powiadasz, że cię wynajęli? Edzio zmartwiał, ale twardo szedł w zaparte. No bo babka miała podobno jakiegoś fagasa, i oni się boją, że zapisała mu majątek. A jakby udowodnić, że to samobójstwo to jego wina, to majątek mu przejdzie koło nosa. I ty to udowodnisz? zapytał z niedowierzaniem kolega. Edzio skrzywił się niechętnie i zrobił taką minę, jakby miał ochotę zwymiotować. To była jedna z jego popisowych min. A skąd mam wiedzieć? Ten fagas nie jest taki całkiem pewny. Tam jest jeszcze inna rodzina. Zobaczę. W każdym razie nie będę pisał nowych dziadów, tylko powiem prawdę. Zamilkł. A ty myślisz, że to na 100% było samobójstwo? Zapytał z zaskoczenia, żeby mimo wszystko trochę bardziej pociągnąć go za język. Kolega roześmiał się chyba nawet szczerze. Wiem, wiem, pół miasta gada, że nie. Ale dla mnie to w dziewięćdziesięciu dziewięciu procentach samobójstwo. Edzio zerknął na niego krzywym, nieco złośliwym spojrzeniem. Tylko na 99? No bo tak, okna, drzwi, odciski palców, listek po lekach, szklanka, wszystko jest na tak. A co jest na nie? Awokado! Hubert też nie zasypiał gruszek w popiele. Choć nawet nie rozumiał, dlaczego te gruszki i dlaczego to zasypianie, a nie na przykład zasypywanie, choć i to byłoby bez sensu. W ogóle nie rozumiał, co gruszki mają do załatwienia spraw lub ich olewania, bo ci, co zasypiają, mogą jakieś sprawy nie załatwić, ale to oni zasypiają. A gruszki? Poszedł na bazar, który o tej porze był już prawie nieczynny. Oprócz jeszcze kilku but, takich stałych, które były traktowane jak sklepy, i jako że posiadały status sklepów, miały sklepowe, a nie targowiskowe godziny otwarcia. To też nawet teraz można było zdobyć trochę ładnych warzyw na grilla czy świeżych ziemniaków do spopierenia w ognisku. Kupił kilka kolorowych papryk, udając, że będą do szaszłyków i jak miał zaplanowane, zaczął marudzić. Marudzenie było u niego rzeczą dość normalną, więc nikt się mu nie dziwił. Potrafił marudzić na każdy nawet najradośniejszy temat, a marudzenie na tematy nieprzyjemne, smutne albo kontrowersyjne opanował do perfekcji. Jakie to życie teraz paskudne! Oświadczył, przybierając z niejakim trudem minę zatroskanego światem i ludzkością człowieka załamanego. Niby nic, a tu tak. Jest człowiek, nie ma człowieka. A co? Ktoś zaginął? Zapytała sprzedawczyni uprzejmie i z wielką ciekawością, dość znudzona na to, żeby połknąć tak smakowity haczyk. No, chodzi mi bardziej o to samobójstwo. Mareckiej? Zdziwiła się sprzedawczyni. I pan też w to wierzy? No w sumie trudno się dziwić, bo pan tak jakby z policji, to pan musi. Kiedy już dawno nie jestem z policji, zawołał z rozgoryczonym entuzjazmem kogoś, kto właśnie wyrzeka się matki, ojca i ulubionego kota. I dlatego jakoś tak nie bardzo. I o to chodzi. Ją zabili, naprawdę. Zabili ją. Poważnie ucieszyła się jak dziecko, które ogłasza w domu, że kolega dostał ospy i teraz wszyscy będą w kropki oraz że lekcje zostają odwołane. Ale kto? Pospieszył z pytaniem, zafascynowany możliwością zdobycia wiedzy. No, chyba jacyś tacy przestępcy, bo oni zabijają tak ludzi, a potem na części. Poważnie. Ale przecież ciało zostało. Nie było śladów, że jakieś organy jej pobierali. A do środka pan zaglądał? Znaczy, do jej środka? No jasne, że nie, odparł zaskoczony. Ale lekarze policyjni na pewno zaglądali i nic nie mówili. Ta lekarze policyjni to jedna banda. Kto się załatwił i już? No ale kto? A tacy wie pan. Mordercy, wyjaśniła sprzedawczyni z niezachwianą pewnością w głosie, co było w zasadzie logiczne. Skoro kobieta została zamordowana, zamordował ją morderca, bo gdyby została zabita, to jednak mógłby być zabójca. Zdarzało się, że kogoś zaszlachtowano, a wtedy to winny był szlachcic. Kobieta znała się na takich sprawach znakomicie. Na Facebooku miała ustawiony status, szlachta nie pracuje. I się trochę wstydziła, bo jednak pracowała, ale co było robić? Facebook rachunków nie chciał za nią płacić. A dlaczego pani tak myśli? A bo wie pan, była u mnie Marycka. O, tu! Jeszcze tak z dzień wcześniej. Awokado kupiła. I co? I zaraz poszła i się zabiła? Kto tak robi? Kupuje awokado i ciach zabija się? No sam pan powie, że to nienormalne. Sam nie wiem, co ma do tego awokado. To jakby kapustę kiszoną kupiła, to byłoby bardziej do przyjęcia? Zdziwił się tej analizie przypadku, ale wiadomo. Każdy ma swój punkt widzenia i warto się takiemu punktowi przyjrzeć, bo czasami może coś wyjaśniać. No i przez chwilę miał wrażenie, że Marecka wykupiła awokado we wszystkich sklepach w mieście. Wydawało jej się, że ociepkowa wspominała coś o biedronce, no ale wrócił po chwili myślami do kapusty. No pewnie. Kapusta jest zwyczajna. Kupi, zje, otruje się, a nawet do trucizny doda, żeby smaczniejsza była. Ale nie awokado. Nie dość, że to dziwne żarcie, to jeszcze smakuje jak mydło. Normalni ludzie tego nie kupują, tylko tacy dziwacy. Była dziwaczką? No właśnie nie była! Krzyknęła z ożywieniem. I w tym problem! To jest towar dla takich on Takich, co to po Tajlandiach jeżdżą, zdrowo się odżywiają, zjadają kilogramy różnych tabletek na różne takie i mają różowe pieski. To ja już nic nie rozumiem. No bo jak ktoś robi coś takiego niezwykłego... To chyba nie chce się powiesić. Ale ona się nie powiesiła. Tym razem Hubert wykrzyknął zszokowany, bo nagle wyszło mu, że jest możliwe, że rozmawiają o dwóch różnych sprawach. Nie miał racji. Srał pies, powiesiła się czy nie, ale się zabiła, to znaczy się nie zabiła. Za nic w to nie uwierzę. Ktoś ją załatwił, bo w sumie wie pan. Jak nawet nie ci od części zamiennych, to może synowa. Nie jeden raz się biły. Wyzywały. Biły się? A jak? Aż pierze leciało. Szarpały się, pluły, wyzywały. O, tu, w sklepie, w tym miejscu, jak pan stoi. O co? A cholera wie. Pewnie o tego syna, bo on to taki głupi jest. Do matki na obiadki latał, a żona się wściekała. Bo on, ten syn, to nie mógł zabić. On matki by nie zabił. Bał się jej jak diabeł wody święconej. Tak go wychowała. A inni? Ale synowie? To ona miała innych synów? Zdziwiła się sklepowa. A wie pan? To całkiem możliwe, całkiem, całkiem. Ucieszyła się z nowych możliwości szerzenia plotek. Ależ nie, nie chodzi mi o synów, pospiesznie stwierdził Hubert, tylko o innych ludzi. Wyjaśnił, żeby nie powodować jakiejś lawiny możliwych plot o nieślubnych dzieciach Denatki. Spowodował. Czasami to są sprawy nieuniknione. O panie! Dużo by mówić. Pokręciła głową, dając do zrozumienia, że mogłaby powiedzieć coś więcej, ale nie chce albo nie może, bo do sklepu wszedł klient i trzeba było skończyć pogawędkę. Hubert pogratulował sobie udanego wypadu. Nie dość, że czegoś się dowiedział, może nie było tego dużo, ale jednak, to jeszcze porozmawiał z kobietą. Od lat tego nie robił. Dawniej zazwyczaj, kiedy jeszcze rozmowy z kobietami mu się zdarzały, najczęściej te kobiety były przestępczyniami. Raz czy dwa zdarzyło mu się nawet zakochać, ale co to za miłość, kiedy obiekt westchnień nie tylko pluje na ciebie z powodu wykonywanej pracy, ale jest uzależniony od narkotyków i wyjdzie dopiero za jakieś dwadzieścia lat. Teraz może też nie był to jakiś sukces na miarę nobla, ale fakt pozostawał faktem. Rozmawiał z kobietą i to nawet przyjaźnie. Z młodą kobietą. No dobrze, jej inteligencja nie powalała, uroda raczej też nie, ale kto by się takimi drobiazgami przejmował, kiedy zabiera się do wielkich życiowych zmian. Hubert chętnie by się ożenił, a żona? No cóż. Nie musiała być boginią. Wystarczy, że byłaby żoną. I tu wcale nie chodziło o seks. Bo to już nie te czasy, nie chodziło o romantyczne spacery, to też jednak się przedawniło, ani o możliwość otwarcia gęby do kogoś. Nie był aż taki spragniony rozmowy. Chodziło raczej o to, że ktoś by się nim zajął w kobiecy sposób. Zrobiłby mu pierogi, awanturę i dziurę w budżecie. To było kuszące. Mundek był najmłodszy z nich wszystkich i najkrócej mieszkał w Prasławcu. Dlatego nie miał tu większego grona znajomych. Oczywiście pod sklepem monopolowym nie trzeba wielkich znajomości, żeby czegoś się dowiedzieć. Kierowniku! Usłyszał, jak tylko wyszedł ze sklepu z dwiema wybrzuszającymi mu kieszenie butelkami wódki. Piątala bym przygarnął, bo Sahara mnie w dupę kopie. Mundek postanowił zainwestować. Może nie było to skrajnie rozsądne, ale niektóre inwestycje się opłacają. Jasne, Sahara. Co ty wiesz? O Saharze. Kaca masz i tyle. Nie, no, porządny jest, naprawdę. Piwko bym strzelił. Menel nazywał się Mirosław Pruchno i naprawdę był jakiś spruchniały, nie mówiąc o otworze gębowym. Był idealnym odwzorowaniem swojego nazwiska. Pieniądze się go nie trzymały, a poza tym wszystkie jego marzenia były płynne. A dwa? A dwa to niebo by się na mnie całkowicie zwaliło. Znaczy, jeszcze chętniej. – Babkę Marecką znałeś? – A znałem. Kto nie znał? Menel ucieszył się jak dziecko wizją zbliżającego się uwolnienia od uporczywych objawów kaca. – jak myślisz? Dlaczego ona się tak nagle i bez słowa zabrała? – Bo miała dość tego kurewskiego padołu! Zaryzykował pijaczek, obserwując reakcję Mundka, bo odpowiedź na to pytanie mogła, ale nie musiała, przynieść mu całkiem spore korzyści, więc wolał odpowiedzieć tak, żeby zadowolić pytającego. A tam nie pierdol. Padoły mnie nie interesują. Bardziej konkrety. Zareagował mundek tak, żeby jednak coś z rozmówcy wyciągnąć. Z konkretów to nikt nie wie, bo ona nie była aż taka, żeby. No, miała co jeść, wszystko miała. Dzieci ją wkurwiały, ale to jeszcze nie powód. Ludzie mówią, że to nie bardzo się klei. Jeszcze tego samego dnia z rańca naszego Witka obsobaczyła, że ją odychę zaczepił, i przyrzekła mu, że mu narobi koło pióra. To się zaraz zawinął, bo zawsze słowa dotrzymywała, a potem ciak i nie. Nie, po mojemu to nie za bardzo pasuje. Powrót do domu Ady był dla wszystkich wielkim przeżyciem. Od lat tak się nie cieszyli z sukcesów, jak tego właśnie dnia, choć sukcesy były w sumie marne, jednak jakimś cudem zaczęła im wracać ochota do życia. Byłem u naszego dawnego kolegi. Wysłał mi kilka zdjęć i trochę danych z laboratorium. Dla nich to jest samobójstwo. Edzio rozłożył na stoliku wszystko, co udało mu się zdobyć. Wiecie, to jest dziwne, oświadczył zagadkowo. Policja stoi na stanowisku, że to było samobójstwo ale nawet ci w laboratorium czepiają się tego awokado. Nie wiem o co chodzi. Dziwne jest to, że pół miasta, w każdym razie ta połowa, która znała Mirecką, twierdzi, że ona nie mogła popełnić samobójstwa, a wszyscy ci, którzy jej nie znali, że mogła. Bo ci, którzy ją znali, opierają się na emocjach, a policja na faktach, oświadczył Edzio, po czym walnął się otwartą dłonią w głowę. Co ja plotę? Zreflektował się szybko. Przyzwyczajenie druga natura, wiem. Muszę się odzwyczaić. Właśnie takie podejście jest do dupy. Naprawdę nam nie pomoże. Musisz zrezygnować z tych swoich lojalistycznych nawyków. My to my, a policja niech robi, co chce, ale masz rację z tym, że opieranie się na emocjach wcale nie musi być nieprawidłowe, a fakty mogą kłamać. Nie, no fakty? Fakty nie kłamią. Zdarza im się, zdarza, fuknęła Ada. Kiedyś kapitan Mucha. Jeszcze wtedy, kapitan, zamówił u mnie kaszankę. Nie zjadł jej, ale ją zamówił. I to był fakt. Z tego faktu ktoś wysnuł wniosek, że on kaszankę jada. Czyli tak jakby fakt sobie. A prawda sobie. Nie, no wiecie, zależy jakie fakty, poważnie. Są takie, które kłamią, na przykład związane z różnymi takimi no. Stwierdziła wchodząc Melania. To stwierdzenie wkurzyło wszystkich. Melania weszła do bufetu jako pełnoprawna pracownica i postanowiła zacząć działać, czyli oczywiście wpieprzać się do nie swoich spraw. Ona śledztwem nie miała się zajmować. Miała być od spraw technicznych, mniej więcej technicznych, czyli miała wycierać kurze, czyścić popielniczki, pomagać przygotowywać łapówki i jako dodatek dowiadywać się wszystkiego, czego trzeba się dowiedzieć od młodszej części społeczeństwa. No bo na przykład fakty ezoteryczne. One też jakby. Przestań wygadywać te durnoty, opieprzyła ją Ada. Twoje duchy mnie nie interesują. Na razie zupełnie i najprawdopodobniej już zawsze tak pozostanie. Masz tu pracować, a nie babrać się w ezoteryce. Razem z Mateuszem. Pracować, nie babrać. Powtórzyła dobitnie, żeby Melka dokładnie zrozumiała. Kiedy będzie Mateusz? Zapytała Melania nieco zaczerwieniona przez perspektywę spotkania z równie nieokrzesanym i nieodpowiedzialnym chłopakiem jak ona sama Pewnie wysadza coś w powietrze Jak byłem u nich w domu, to usiłował podłączyć komputer do wanny z masażem Nie wiem jak jego matka, ale ja bym uciekał A po co ci on? Bo poszlibyśmy do klubu sprawy wyniuchać W klubie ludzie sporo wiedzą Wyraźnie liczyła na to, że Ada im ten klub, a właściwie wejście i konsumpcję, zafunduje Przeliczyła się. Możecie niuchać w klubie, ale za własne pieniądze. Zresztą co tam można wyniuchać? Najwyżej odór potu i nielegalne narkotyki, oświadczyła. Bo legalne istnieją? Oj, przestań, jakim cudem babka Marecka i jej śmierć mogłaby interesować kogoś w klubie? A mogłaby. Mogą, nawet nie wiesz jak! Parsknęła tajemniczo, ale nie udało jej się wzbudzić odpowiedniego zainteresowania. Ludzie w klubie byli zróżnicowani wiekowo, ale większość mieściła się w niższych zakresach wieku średniego. Co nie zmieniało faktu, że plotkowali. Zresztą plotkują wszyscy. Intensywność zależy od zainteresowania linczem, a tematyka od bieżących wydarzeń, choć też czasami od wieku. Ludzi poniżej siedemdziesiątki nie interesuje, ile zniczy Kowalska zaniosła na grób męża. Tych poniżej sześćdziesiątki, dlaczego kupuje plastikowe wiechcie zamiast kwiatów? Tych poniżej pięćdziesiątki nie obchodzi, ile dała za te znicze z muzyczką, a tych poniżej czterdziestki nie interesuje Kowalska. Wszystkich za to obchodzi morderstwo! Klub to była nazwa nieco na wyrost, bo miasto aspirowało do odrobiny wielkomiejskiej miejskości, choć, mimo że było miastem, taplało się jak najbardziej w codziennej małomiasteczkowości. Budynek został zaprojektowany i wzniesiony przez jednego inwestora, naprawdę owładniętego manią wielkości i to właśnie tam znajdował się osławiony klub. Przybytek miał kształt piramidy, wygląd piramidy. Wejścia doń strzegły dwa sfinksy, miały trochę krzywe mordy, ale to jeszcze nic. Nad nimi widać było dziwaczną twarz zezowatego stwora, który prawdopodobnie miał być faraonem. Stwór był maskowaty i trochę przerażał. Niektórzy twierdzili, że jest to celowe, bo to skłania do picia. Wewnątrz odbywały się dyskopoloteki, i ludzie, którzy się na nich bawili, niekoniecznie znali się na muzyce oraz tańcu. Na piciu za to znali się doskonale, i na żyganiu też. Poza barem były tam oczywiście knajpa i hotel. Obiekt budził skrajne emocje. Został podpalony kilka razy, ale nigdy spalony doszczętnie, dlatego że grupa, i to dość spora, mieszkańców, którzy uważali to za koszmarek, była kulturalna i świadoma konsekwencji swoich czynów. Podpalenia były wynikiem imprez z fajerwerkami, które tam organizowano. Oraz raz czy dwa Melki i Mateusza, ale oni nie robili tego celowo i mieli chody w policji, więc nikt się ich nie czepiał. Wśród młodych było to miejsce kultowe. No ale za imprezowanie w takich miejscach słono się płaci. Ponadto nie są bezpieczne, dlatego Melka liczyła na Mateusza. Z nim czuła się bezpieczna. Nie, nie była naiwna. Ona naprawdę tak się czuła. Kiedy była z Mateuszem, nikt i nic nie stanowiło dla niej zagrożenia. Przeciwnie, oni oboje byli dla innych zagrożeniem. Czyli co wiemy? Zapytała Ada, żeby uściślić kierunek śledztwa. Wiemy, że przyjęła cały listek leku nasennego. To była dawka śmiertelna. Mówię przyjęła, a nie połknęła, bo nie mamy pewności, czy zrobiła to celowo i dobrowolnie oraz w jakiej formie to było. Niemniej jednak odciski palców sugerują, że zrobiła to sama. Czy coś jadła? Piła? Na stole była szklanka z wodą, opróżniona do połowy. Odciski też tylko denatki. Brr, paskudnie to brzmi. Denatka. Obruszyła się ada. Niemniej jednak to jest prawda, mruknął edzio, który w swojej pracy zawsze starał się stosować odpowiednią nomenklaturę. Denatka jest jak najbardziej odpowiednie. Może ofiara? No nie wiemy, czy rzeczywiście była jakaś zbrodnia. No dobra, zostawmy to, a co zresztą? Wygląda to tak, że wszystko było zamknięte. Okna też. Drzwi zostały wyważone przez policję, te wejściowe. Ale one były na zatrzask. Pokój nie był zamknięty. Na stole stał talerzyk z resztkami szarlotki. Może była zatruta? Nie była. W żołądku znaleziono właśnie szarlotkę. Nic więcej, ale. Jest jedna rzecz, która ciekawi. Mnie. Moich kolegów mniej. No, dawaj, zainteresował się Hubert. Wbrew temu, co mówisz, choć jestem twoim kolegą, ciekawi mnie ta jedna rzecz, która ciekawi i ciebie. Kapsułki. No? W żołądku nie znaleziono resztek kapsułek, a gdyby połknęła je w całości, choć odrobina powinna się znaleźć, niemniej mogły się całkowicie rozpuścić, skoro lek zadziałał. To tak trochę na siłę, ale zakładasz, że ktoś się jednak otruł? Ktoś wyjął lekarstwa z listka, pootwierał kapsułki, wysypał ich zawartość, tak? Musiałby w czymś podać jej ten proszek. Tylko w takim razie w czym trucizna została podana? w szarlotce? Niestety nie w szarlotce. Ale ona niczego innego w tym czasie nie jadła. Właśnie. A trucizna została podana w domu czy może gdzieś indziej wcześniej? Cały problem polegał na tym, że jeżeli Marecka popełniła samobójstwo, zgadzało się wszystko. Jeżeli została zamordowana, nie zgadzało się nic. Takie rozumowanie każdemu natychmiast podsuwało pomysł, że może jednak nie ma sensu w tym grzebać bo kobieta na 100% popełniła samobójstwo. I wtedy wszystko byłoby w jak najlepszym porządku. Tylko czy morderca nie liczył właśnie na to? Czy właśnie tego nie chciał? Niestety tego dnia siedziała w domu, dlatego sąsiadka przyniosła jej szarlotkę. To takie układy dobrosąsiedzkie. Nie chcesz, żeby ci ciasto spleśniało, zanosisz sąsiadce. Spleśnieje jej. Ale ty zyskasz we własnych i cudzych niekiedy oczach też. A co z tym awokado? Ono też się zgadza z teorią o samobójstwie? Właśnie nie. Ale nie wiem dlaczego. Ja gadałem tylko z takim jednym menelem spod sklepu, zainwestowałem w niego dyszkę. Powiedział, żeby zaznaczyć, że się wykosztował, a właściwie poświęcił. I on też twierdzi, że marecka nie miała zamiaru się zabijać. Już prędzej zabiłaby tego witka, co go jeszcze tego samego dnia obsobaczyła, bo ją dychę zaczepił. I przyrzekła mu, że mu narobi koło pióra. Podobno zawsze dotrzymywała słowa. Jeszcze tego samego dnia? Czyli wychodziła? No? Nie wiem. Może z samego rana? Weź ty tego Witka zdobądź na jutro. Niech przyjdzie. Myślisz, że on ją zabił? Melka aż rozpromieniła się wewnętrznie. Kurczę, ale jaja. Super. Bajer kurwa, ale będzie jazda. Złapiemy go. Hurra! Melka chuda wysoka, kolorowa, roztrzepana i ubrana jak wielowarstwowy motyl dziewczyna, wykonała kilka zamachów oraz ciosów karate. A jako, że karate nie znała, zaplątała się w swoje spódnico sukienki i padła pod nogi właśnie wchodzącego Mateusza. Nawet nie zwrócił na nią uwagi. Ja też się przydam, zawołał, zwabiony może nie samą akcją, ale blichtrem sławy, który bardzo wiele dawał w porywach podrywów. Nie podniecajcie się. Rzuciła Ada, patrząc ze zgrozą na tych dwoje nieudaczników. Po pierwsze, nie złapiemy, bo wy w tym uczestniczyć nie będziecie. Po drugie, to nie on. On jej nie zabił. A ty skąd to wiesz? Odburknęła melka. Ciotka to jak kurczę, wyrocznie kryminalistyczna, a może właśnie on. Witek? Witek Mąkosiak, o nim mowa? Mundek wzruszył ramionami. O ile pamiętam, jest tylko jeden Witek zwany naszym Witkiem pod sklepem monopolowym. To Monkosiak. Witold Monkosiak był znany organom ścigania od zawsze. Miał spory i ciekawy dorobek przestępczy. Dwa razy siedział w więzieniu, nie grzeszył higieną jamy ustnej oraz innych części ciała. No to nie rozumiem. Mateusz aż się zaperzył. On tak potrafi przywalić, że można się nogami nakryć na dobre. A w każdym razie gips zgwarantowany, jak tylko ktoś z butelki pociągnie za mocno. Wiem? Próbowałem wtedy, zeszłego roku. Jak raz spróbowałem, to mi szczękę drutowali. Tak, też pamiętam. Hubert westchnął z żalem, bo w głosie chłopaka słychać było coś w rodzaju dumy. Ale Marecka z nimi nie piła, a on tylko na alkoholową własność taki uczulony był, a poza tym pięści tak. Ale trucizna? Tak czy tak, przesłuchać trzeba. A teraz. Melange! zawołała Melka z pod stołu i poszli wszyscy do ogniska, które kusiło zapachami płonących kiełbasek, zatkniętych niefrasobliwie na kijach. Melange? A co to do cholery jest? zapytała Ada. Ostra popijawa, z której nikt nie wychodzi trzeźwy, i jeszcze się pali tam takie różne, tak piszą w słowniku. Edzio sprawdził w internecie. Jakie różne? A ja wiem. Mogą być chyba kiełbaski, ja tam nie jestem od tego. Popijawa może być. Nie po to się pije, żeby być trzeźwym. U, i wy chcecie to osiągnąć dwiema butelkami? Oszaleliście? Mateusz roześmiał się złośliwie. Chodź, Melka, pójdziemy do sklepu. Musztardy nie ma, a poza tym patrz. Tu nie ma nic nawet durnej karkówki. Jabłek ziemniaków, nic. No nie ma pianek. Naszych kochanych ramoli trzeba wziąć w opiekę i nauczyć obchodzić się z imprezami. Przecież oni nie mają pojęcia o melanżach.